upalny dzień na Agrykoli. Dzisiaj jesteśmy z Bartkiem Olszewskim, największy bicep wśród polskich długodystansowców. Bartek, dzisiaj temperatura jest chyba mało sprzyjająca. Dzisiaj można popcorn robić albo jajka smażyć. Ale na takie odcinki ja dzisiaj biegam 3 bloki, 3x600, czyli 3x600. Na przerwie 100 metrów między blokami jakieś 3-4 minuty, więc nie jest tak źle, mam wodę, mam picie. Myślę, że będzie ok. Jak noga będzie podawała, to temperatura nie powinna przeszkodzić. Dobra. Wezmę. Kurwa, praży nieźle. Ale jedyny zaleta tego, że elastyczne mięśnie są przy partii. No te. Dobra, dzisiaj obuwie, to powiedz jakie masz. Co mam na nogach? New Balance Super Comp Pacer. To jest taki but, ja je nazywam kolce bez kolców. One są naprawdę twarde, bardzo mały drop. Jak ktoś lubi takie bieganie z strony bardziej naturalnego, nie lubi za dużo amortyzacji, ja lubię akurat. Ale to są bardzo dobre buty, a ja zakładam na takie szybsze odcinki. Teraz trochę się przygotowuję pod piątkę, więc też chcę trochę ten krok poprawić, trochę podnieść biodra, więc myślę, że takie buty mi w tym pomogą. Tym bardziej są to bardzo, bardzo szybkie buty, więc na odcinki 600 metrów jak znalazł. Dobra, Bartek się jeszcze modli standardowo. No troszkę wieje. Tak. Chociaż lekkości to nie ma. Dzisiaj będzie chamska praca. Dobrze, że jest kamerka, mam jeszcze motywację, żeby... Zero talentu, tylko robota. Ale na szczęście masz całe 100 metrów, żeby całe 100 odpocząć. Metrów odpoczynku, dokładnie, więc aż było za dużo. Całe 35 sekund. Znowu półtorej sekundy urwane. Na razie te pierwsze to luźno. Ale to rozgrzewka. No to pierwsza seria już za tobą. Ta najtrudniejsza, bo musiałeś się hamować najbardziej. Nie, już te 3-5 to nie było hamowania. Tam musiałem przyspieszać, że sam tym wieś leciutko. Ale to już zmęczyło. Dobra. Wydaje mi się, że druga pójdzie, a trzecią zobaczymy. Thank you.
Easy, easy. No, przed Bartkiem ostatnia seria. Jak wiecie, jest zapas potężny. Nie ma. Dobrze. Ale na dobrze, że jest ostatnia seria. Hop. Dawaj, dawaj, tą prostą i będzie już błąd. Dawaj, dawaj, wytrzymaj tą prostą. Dawaj, jeszcze. Trzymaj, trzymaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Dobrze będzie, dawaj. Last one, dawaj. Dawaj. Wytrzymasz, dawaj. Tylko ta prosta, dawaj. Dawaj, podkręć. Dawaj, dawaj. Gonisz, 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 super! Dawaj, 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 dawaj! I z wiatrem zaraz będzie, dawaj! Trzymasz, trzymasz! Dawaj, Bartek! Dawaj, odpal trochę, dawaj, dawaj, dawaj! Super trening, dawaj! No dawaj teraz, pokaż trochę! Dawaj, 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 ekstra! Dajesz, dajesz. Masz to, masz to, dawaj. Brawo. O tak. Piękna robota. Trening pod piątkę. Pamiętajcie, piątka jest ogólnie dla początkujących. Nawet trawa jest gorąca, kurwa. Ale się chłop pięknie powalczył. Brawo. 3-0 utrzymałem. Może. No dobra, no to krótkie podsumowanie. Niełatwego treningu w niełatwych warunkach. Tak, tak, ja już jestem po robocie i trochę zlekceważyłem tą pogodę, powiem szczerze. O ile temperatury się nie bałem, to zbiera się na jakąś burzę, deszcz, jest strasznie duszno i to trochę męczyło. Ale nie było źle, pierwsze 3-600 idealnie, nawet sekundę szybciej, drugie idealnie. W trzeciej pierwsza ok, druga ok, ta ostatnia miała być 2.55, wyszło 3.00. Z ostrą walką, bardzo ostrą, ale i tak jestem mega zadowolony, to były 3.600 po 1.48 na przerwie 100 metrów, więc to jest praktycznie 1800 ciągiem. Chociaż po drugiej mnie tak przytkało, jakbym to biegał na 2000 metrów, a nie na Agricoli. Ale nie, no było elegancko, jest dobrze, jak na te warunki. Myślę, że jakby było chłodno, jakby było dzisiaj 10 stopni, to spokojnie każda 600-ka dwie, nawet 3 sekundy szybciej, jeszcze jakbym za kimś mógł biegać, to no. W ogóle było pięknie, ale i tak było super. Śmietan mnie motywował, mówił, dawaj, dawaj, ogień, ogień. Ja właśnie śmiechał się przy tym, mówię, jak dobiegnę, to go zabiję, ale padłem. Więc było dobrze. Dobra, dzięki bardzo. Jeszcze czekaj, piąteczka od kamerzysty. Dzięki.